Kłótnia o kicko-boty. Źle to robisz. Włóż ten kawałek tam, a tamten tutaj. O! Daj, pomogę ci. A w zasadzie po co ci ten robot? Roboty są genialne! Można im kazać zrobić wszystko. Mogą gotować jedzenie, a nawet sprzątać zabawki. O! Czy potrafią też sprzątać gniazda? Potrafią wszystko! Juhu! Jest tam kto? O, cześć! Chcecie się z nami pobawić? Wybacz, Olu, ale budujemy robota. Robota? Tak jakby. Chciałbym mieć prawdziwego robota. Albo jeszcze lepiej, prawdziwego kickobota. To pestka. Nie martw się. Zrobię ci wspaniałego kickobota. Pomogę ci. Lubię tworzyć. Chodźmy, pora wziąć się do pracy. Ups. Jak roboty się poruszają? O tak. Patrz, Bruno, będę nim kierował dzięki samochodzikowi. A z mojej starej lalki zrobimy mu buzię. Ale będzie zabawa. A, co ty wyprawiasz? Upiększam robota. Wcale nie, psujesz go. Z tymi wszystkimi ozdobami nie będzie działał. Będzie. A ty jak uważasz? Ja w sumie to nie wiem. Oboje macie dobre pomysły. Nie mogę się doczekać mojego kickobota. Przestań, wszystko psujesz. Poprawiam go tylko. To mój kickobot. Szybko, zobaczmy, co tam się dzieje. Puszczaj! Stop! Co wy robicie? O, dobrze, że jesteście. Powiecie nam, kto ma lepsze pomysły. Tak, bo Bruno nie może się zdecydować. O, to mi się podoba. I to też jest świetne. To będzie najfajniejszy kickobot na świecie. Ale czyj pomysł jest lepszy? Są równie dobre. Nie mogę się doczekać robota. Ale ona go psuje. Przez Filipa jest brzydszy. Nieprawda. Zobaczymy, kto ma rację. Zrobię własnego kickobota. Ja też. Bruno, pomożesz mi? Potrzebuję twojej pomocy. Ojej, to nie będzie przyjemne. Nie martw się, znam się na kickobotach. Ekstra. Dobra, rzuć na to okiem. I co myślisz? Jest strasznie brzydki. O! Czy możesz go upiększyć? Wiem, czego ci trzeba. Zaraz wracam. Bruno! Cześć, Filipie. Jak ci idzie? Dziubek chce, żebym upiększył kickobota, ale nie wiem jak. Pomożesz mi? Nie mogę. Dlaczego? Jeśli ci pomogę, to nie będzie fair wobec Oli. Nie pomogę żadnemu z was. Przepraszam. Ta-da! Popatrz na te pióra. Teraz twój kickobot będzie tak piękny jak ja. Dziękuję. Czy kicek lubi pióra? No jasne. Kicek lubi dużo różnych rzeczy. Swój hamak, słodycze, no i oczywiście Rosie. Jeśli dodasz je do kickobota, to kicek na pewno będzie zachwycony. Skoro tak mówisz... Może pomysły Oli nie były takie złe? Nie powinien opadać. Filip lepiej uruchamia roboty. Jesteś
jesteś pewien, że nie możesz mi pomóc? Przykro mi, Olu. A więc, z czym masz problem? Mój kickobot jest za miękki. Aha, to jest jak budowanie gniazda. Serio? O tak, nie ma nic gorszego niż za miękkie gniazdo. Trzeba wtedy ułożyć twarde gałązki dookoła, żeby się nie rozpadło. O, dzięki, dzióbku. A może jeśli przestawię te dwie części? Już. A, jednak pomysły Filipa nie były takie złe. Będziemy mieli dwa kickoboty. Popatrz! Oczywiście nigdy w życiu nie poradziliby sobie bez dzióbka. Naprawdę? Ależ to ekscytujące. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Już! Ta-da! Hurra! Ha! Nie widzieliście jeszcze wszystkiego! Patrzcie! O nie! Tego nie było w planie! Oczywiście w tym akurat mu nie pomagałem. Świetny! Cudowny! Poczekaj, aż zobaczysz, jak mój się rusza! Patrz! Do przodu! Dalej! No już! Nie! Jedziesz w złą stronę! Zatrzymaj się! Pomogę ci! Kickobocie, wkrocz do akcji! To giegoczek! Chyba powinienem był im pomóc. Psi! Mój kickobot się zepsuł! Mój też! Teraz nie mamy już żadnego! O nie! To najlepsze kickoboty, jakie prawie miałem! Przykro mi! Mi też! Powinniśmy porozmawiać i wspólnie coś zbudować. Wybacz, Filipie. Wybacz, Olu. Nie martwcie się. Ej, pamiętacie, jak naśladowałem robota? Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Wiem, jak zrobić robota, który będzie słuchał poleceń i się nie zepsuje. Ej, nie podglądajcie! To jest ściśle tajna akcja. Operacja Super Kickobot. Uwaga, uwaga! Pora zobaczyć Super Kickobota. Podnieś zasłonę. Tada! Ojej! Do przodu! Obkręć się! Na jednej nodze! Super! To najlepszy kickobot na świecie! Nazywam się Olobot! Miło was poznać! W lewo! W prawo! Podnieś ciasteczka! Przynieś mi je! Proszę! Uwielbiam Rosie Bota! Ale chyba jednak wolę prawdziwą Rosie. Nawet jeśli nie zawsze robi to, czego chce. Nie lubię przemądrzałych królików. Ej, Rosie! Proszę!
Już czas odpuścić, mały misiu. Jeszcze raz. Dobrze ci idzie, Rosie. Super, fajna zabawa, kicku. Jeszcze raz. Hej, ha, ha, wyżej, wyżej. Ja też, ale nie tak wysoko. Gwiazdka! O, śliczna. To nie gwiazdka. To jest świetlik. Szybko lata i łaskocze w nosek, mały misiu. To prawda. A, łaskotek! Urocze imię. Ja ich tam nie lubię. Są obrzydliwe, dziwne, że aż przychodzą mnie dreszcze. Nie wiem jak wy, ale ja jestem gotowy do spania. Kicek ma rację. Czas już iść spać. Może spotkamy się tu jutro rano? I możemy znowu poskakać. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. 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 Łaskotek! Leć, malutki. Czas wracać do domku. O, on chyba nie może latać. Wziąć! Mały miś ma rację. Lepiej zostań z nami, dopóki nie będziesz mógł znowu latać. Łaskotek! Na plac zabaw! Tak! Na plac zabaw! Dzień dobry, Dzióbku. A gdzie jest Bruno? Zaraz będzie. Tak wybornie się wczoraj bawiliśmy, że na pewno zaraz będzie. Wow! Patrz na mnie, Rosie! Nieźle, kicku. Nieźle? Jest świetnie! Chodź, mały misiu. Jesteśmy spóźnieni na plac zabaw. Łaskotek! O, wszyscy będą czekać. Łaskotek! A może łaskotek pójdzie z nami na plac zabaw? O, plac zabaw! O, wow. Łaskotek! Tylko się do niego za bardzo nie przywiązuj. Pom, 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 pom. Przepraszam za spóźnienie. No, w końcu. Chodź. Pobujaj mnie. Co tam masz, mały misiu? Łaskotka! Ale ładny! Ale słodki! Fuj, tylko z dala ode mnie! Czemu go trzymasz, mały misiu? Nie może latać. Opiekujemy się nim, dopóki znów będzie mógł. Prawda, mały misiu? Huśtawka! Pchaj! Jeszcze nigdy wcześniej nie huśtałam owada. Hej, mały misiu, chcesz poskakać na trampolinie? O, łaskatku? Lepiej nie. Źle się czuję. Rosie ma rację. Trampolina jest dla niego zaskoczna. To może ty poskacz na trampolinie, a Dziubek zajmie się łaskotkiem. Co? Skaczę! Dobrze! Skaczę! Skaczę! Chyba to załapał!
Co się stało, mały misiu? Łaskotka nie ma! Nie mógł odlecieć ze złamanym skrzydełkiem. Miałeś na niego uważać, dzióbku. I uważałem, ale musiał mi się wymsknąć. Nie martw się, mały misiu. Znajdziemy go. Tak jest. A dzióbek popilnuje w tym czasie małego misia. Nie, hej, gdzie idziecie? Chodźcie wszyscy. Ptasia! Nazywamy się dzióbek. O, witajcie. Kto wygrał? Witaj, dębiaku. Nie ścigamy się. Szukamy małego łaskotka. Nie widziałeś go? A jak on wygląda? A jest żółty, puszysty i świeci w ciemnościach. Wygląda tak. Łaskotek, łaskotek! Chodź tutaj! Nie umiem ich rozróżnić. Łaskotku! To tylko owad. Owady nie mają imion. Tam! Hej, stój! Nie pozwól mu uciec, Filipie! Ała! O, dałeś mu uciec. Nic mi nie jest. Dzięki, że pytasz. O, tam jest! Chodźmy! Mówiłem mu, żeby się do niego nie przywiązywał. A on nawet nadał mu imię. O, to on! Łaskotek! Łaskotek! O, 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 wracaj! Od owadów po misie. Wszyscy o siebie dbamy w ogrodzie świata. O! Więcej! Więcej! Nie mam już siły. Chcę stąd zejść. Mały misiu! Chodź zobaczyć! Hej, mały misiu! Zobacz, kogo znaleźliśmy! O, ktoś chce cię zobaczyć, mały misiu. Idę do gniazda, żeby się zdrzemnąć. Dobranoc. Łaskotek! Tak! Nie, ja mam łaskotka. Nie, my go mamy. My pierwsi znaleźliśmy. Nie, my. Ja. Czy któryś z nich jest twoim łaskotkiem? Nie. Może łaskotek musiał już iść? Na pewno jest szczęśliwy. Gdziekolwiek jest. Łaskotek. Pomocy! To chyba dzióbek. Uspokój się, dzióbku. Jak mam się uspokoić? One są takie obrzydliwe. Są po prostu straszne. Co jest? Słyszeliśmy twój krzyk. Oto nasz malutki owad. Usiadłem na nim. Łaskotek! Wiesz, co to oznacza, mały misiu? Łaskotek znów może latać. Dobrze się zachowałeś, mały misiu. Musiał wrócić do swoich przyjaciół. Patrzcie wszyscy! Łaskotek! Patrzcie na to! Pa, pa! Zgadnij, kto to taki? Kicek brzęczący na trampolinie? Nie, głuptasie. Udaje owada. A jak on ma na imię, kicku? Łaskotek! To nie masz nic przeciwko. O, łaskocze! Przestań, Rosie! Przestań!